Dziś podsumowanie obserwacji ciekawostek z Viva Technology. Viva Tech, jednej z największych konferencji technologicznych na świecie, którą odwiedziło w tym roku 150 tysięcy osób. Jakie były duże newsy w kontekście sztucznej inteligencji? Co przeraża Elona Muska? Co na tego typu targach technologicznych robią firmy kosmetyczne? Czy wreszcie, czy organizator przewidział w sekcji gastronomicznej kebab? Poważnie, to nie było kebaba. Liczyłem bardzo na kebaba, ale nie było. A jeśli interesują Cię technologie, budowa biznesu w sieci czy marketing, proszę polub to wideo, a może nawet rozważ subskrypcję. To naprawdę bardzo mocno wspiera ten kanał. Pozwala mi się czuć potrzebnym, jak się budzę w nocy i zaglądam sobie tutaj na ilość polubień, to czuję się akceptowany dzięki temu. Pierwsza obserwacja. Prelekcje zostały w dużej mierze zdominowane przez sztuczną inteligencję. Nie w tym sensie, że wykonywane są przez sztuczną inteligencję, ale słowo AI w najróżniejszych odmianach pojawia się naprawdę w dużej części wystąpień. Co ciekawe, pojawiali się też politycy francuscy, którzy podpowiadali, że nie planują regulacji związanych ze sztuczną inteligencją na razie. Wydaje się, że żaden z krajów świadomie nie zawiąże sobie jednej ręki za plecami, nie utrudni sobie tego wyścigu, w cudzysłowie, zbrojeń, jeśli chodzi o wyścig ku liderowi, globalnemu liderowi w kontekście sztucznej inteligencji. Emmanuel Macron wspominał, że Francja chce być jednym z globalnych liderów tej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Chcą wykorzystywać tani dostęp do elektryczności płynącej z atomu, więc chcą być jednym z takich graczy, który wykorzysta tę rewolucję najmocniej. Zobaczymy, na ile te słowa i za nimi pójdą faktycznie czyny. Na konferencji pojawił się news o narzędziu, które nazywa się Mistral AI, stworzone przez kilka osób, którzy są wcześniej pracowali w Google, Facebooku. Jest to firma, która podniosła jedną z największych, rekordowych rund, jeśli chodzi o finansowanie startupów w Europie, bo już 4 tygodnie po starcie, bez posiadania praktycznie strony internetowej, podnieśli ponad 100 milionów euro na kapitalizacji, czyli wycenie spółki przekraczającej 240 milionów euro. Wydaje mi się, że ta rewolucja jest prawdziwa i wydaje mi się, że te wyceny po prostu odzwierciedlają gigantyczne szanse, jakie w tej chwili stoją przed biznesem do wygrania w kontekście adopcji tego. Ten Mistral AI ma być odpowiedzią, europejską odpowiedzią na OpenAI, czyli ma oferować duże modele językowe, modele także związane z obróbką graficzną czy obróbką audio, także bardzo głębokie kieszenie. Zobaczymy, jak się to potoczy. Kolejna ciekawa obserwacja. Duże, uznane marki, takie jak AWS czy Louis Vuitton, chcą otaczać się startupami. Organizują najróżniejsze konkursy startupów, dają części swoich stoisk po to, żeby startupy mogły się wystawiać, po to, żeby być częścią tej technologicznej rewolucji, pokazywać się jako również innowatorzy, czy po prostu być innowatorami. Ciekawe zjawisko, bo na przykład w prezentacji AWS, czyli chmury od Amazona, było bardzo dużo o Stable Diffusion. Oni pokazywali się jako chmura, która daje dostęp do tych nowoczesnych modeli związanych ze sztuczną inteligencją i było wspomniany właśnie Stable Diffusion jako jeden z najgłośniejszych, obok pewnie Mid Journey czy DALL-E, takich modeli związanych z tworzeniem grafik różnego typu, choć mocno kontrowersyjnym, bo jak wiemy, są w trakcie pozwu od Getty Images, które wyłapało, że na części wygenerowanych przez AI zdjęć były znaki wodne ze stokowych zdjęć, więc wiemy, że kolejne modele, które powstają, jak na przykład model od Adobe Firefly, to są już modele, które są wytrenowane na ich własnej bazie zdjęć, więc na zdjęciach, do których mają jakby pełne prawa do tego, żeby uczyć nimi modele, więc też ciekawy temat. Swoją drogą byłem po raz pierwszy na Viva Technology w Paryżu w tym roku, a ciekaw jestem perspektywy osób, które odwiedziły tę konferencję naprawdę już wielokrotnie, więc pomyślałem, że zaproszę dwie takie osoby dzisiaj do nagrania. Ewa Zakrzewska, która jest liderem innowacji i ciekawości w Publicis Group, i Marta Zuska, która pilotuje projekt Next Tech Now, który zajmuje się wynajdywaniem startupów, akcelerowaniem startupów, ciekawych innowacji, promowaniem ich. Cześć Ewa, cześć Marta. Dzięki, że znalazłeś się czas, żeby chwilę pogadać na gorąco po Viva Tech. Jak wrażenia?
jak tam porównanie tegorocznej konferencji do zeszłorocznej, jakie są największe zmiany względem zeszłego roku, no i jak oceniacie całe wydarzenie? No taką podstawową zmianą, cześć Michał. Siema. Taką podstawową zmianą jest chyba to, że mamy nowe dziecko ulubione w branży, w technologii. Zeszłoroczny Vivatech był... Co to może być? No, zeszłoroczne wydarzenie było zdecydowanie opanowane przez Metaverse i przez wirtualne rzeczywistości, do której wszyscy mieliśmy się już przenosić. W tym roku zdecydowanie tym nowym ulubionym dzieckiem jest sztuczna inteligencja, co chyba specjalnie nikogo nie dziwi, bo tego się spodziewałyśmy. Natomiast to, co jest fajne w tym wydarzeniu, to jest to, że tam jest oczywiście trochę takich ogólnych rozmów i rozważań pod tytułem nie będziemy musieli już więcej pracować, albo za chwilę wszyscy wyginiemy. Jest też takich trochę gdzieś tam płytkich wniosków, że teraz wszystko będzie robiła sztuczna inteligencja, natomiast tam na tych wielu scenach, mniejszych i większych, jest rzeczywiście sporo fajnych rozmów, już czasami bardziej tematycznych, dotyczących sztucznej inteligencji. Takich jak wykorzystanie w mediach, wykorzystanie w edukacji, jak to wpłynie na pracę naszą w ogóle jako pracę ludzką w różnych branżach. Ale tak naprawdę sporo tych fajnych wniosków z tego wynieśliśmy, więc pewnie będziemy później w kolejnych odcinkach o tym też rozmawiać. A ty jako lider innowacji w Publicis Group bardziej jesteś podekscytowana czy przerażona tym, jak się zmienia rzeczywistość w kontekście sztucznej inteligencji? Tak, moje stanowisko ma jeszcze drugi ważny człon, czyli ciekawość, liderka innowacji i ciekawości, więc ja jestem mega ciekawa i podekscytowana. Ale też dla mnie taką główną rolą jest, po pierwsze, nie oszaleć i nie wpadać w panikę przy tempie rozwoju tego wszystkiego, ale też znajdować jakieś takie mądre biznesowe wykorzystania tego. No bo jakby nie zależy nam chyba na tym, żeby gdzieś tam na hajpie pracować albo gdzieś w ogóle to jakby zapomnieć i odrzucić jako właśnie kolejny hajp, tylko fajnie jest gdzieś w tym wszystkim widzieć rozwiązania, które są tylko sztucznie pompowane, bo ktoś musi zbudować swój profil na LinkedInie albo na Twitterze, a fajnie jest znajdować po prostu rozwiązania, które rzeczywiście mogą nam pomagać w pracy w agencjach, ale też mogą tworzyć rozwiązania, które biznesowo już dla naszych klientów. A widzisz już takie, czy widzisz istotne różnice między ilością takich użytecznych zastosowań w prawdziwym życiu, na przykład w branży reklamowej, sztucznej inteligencji względem tego, jak wyglądało to na podobnym etapie w kontekście metaverse, czy widzisz tego więcej, mniej, jakby łatwiej znaleźć takie żywe zastosowania, wdrożenia w pierwszych kampaniach tego typu rzeczy? Na pewno jest łatwiej teraz ze sztuczną inteligencją znajdować już takie konkrety, bo też to, co się działo w zeszłym roku na Vivatechu, jeżeli chodzi o metaverse, to oczywiście mieliśmy już marki, przedstawicielki różnych marek, które wychodziły i mówili, my teraz już wszystko robimy w metaversie, ale było też dużo fajnych takich rozmów, które mówiły, wstrzymajcie konie, to tak naprawdę jeszcze dekada, bo jest jakby cała masa rozwiązań technologicznych, prawnych, regulacyjnych, uzgodnień między wszystkimi graczami, które są potrzebne do tego, żeby to działało. No tutaj z tą sztuczną inteligencją jest trochę łatwiej, w cudzysłowie, dlatego że mamy już narzędzia, które są gotowe, tak? Jakby, które możemy wykorzystywać. Mamy świadomość też tego, że to jest początek pewnej rewolucji, która się dzieje, w związku z tym te narzędzia, które mamy teraz, to jest tak naprawdę wstępna jakaś wersja i spodziewam się, że to się będzie szybko bardzo rozwijało, no ale już jakby te narzędzia nawet, które wiesz, są takie najgłośniejsze, czyli te do tworzenia grafik, obrazków, czy do tworzenia tekstu z promptu, no to już wykorzystujemy one w pracy do tego, żeby się tym inspirować, żeby sobie ułatwiać pracę, usprawniać w takich podstawowych rzeczach, w takich już rzeczach, które idą gdzieś do klientów, no to mamy już gdzieś na świecie takie wdrożenia, rozmawiania z dokumentacją na przykład, tak, serwisów, czyli nie musimy korzystać tylko z faków, które są gdzieś tam po prostu spisane, napisane przez kogoś po stronie marki, ale jakby całą dokumentacją, całą treść, całą wiedzę marki, czasami też o ofertę, bo takie przykłady też już mamy, konsument czy konsumentka, po prostu osoba może wejść na stronę, zapytać dowolnie skonstruowanym przez siebie pytaniem, językiem i dostać odpowiedź, tak? Więc to już są takie pierwsze fajne usprawnienia, oczywiście mamy jeszcze zabawy dźwiękiem, jakby tutaj też optymalizacje, mamy też polskie przecież firmy, które w tym działają,
i działają na świecie. Tak, Eleven Labs zdaje się podniosło rundę wczoraj, czy przedwczoraj. Tak, wczoraj była informacja i rzeczywiście jakby tutaj też są fajnym takim przykładem działania tego w tym kolejnym obszarze, tak? Więc do tego jest naprawdę dużo i to są już narzędzia, które możemy, z których możemy korzystać, tak? Nie tylko OpenAI z różnymi tymi tekstowymi grafikami, ale jest Runway ML na przykład, który działa w wideo. Super, sam jestem fanem. Który już jest tak gotowy tak naprawdę do użycia w jakiejś formie. Zakładam, że to się będzie przez następne lata rozwijało, miesiące, kwartały już jak skracamy. Tymczasem czy przyspieszamy rozwój. A Metaverse był tą obietnicą, tak? Jakby był gaming, który mamy, który działa każda platforma oddzielnie, nie można między sobą przechodzić, nie ma tej interoperacyjności, jeżeli takie słowo, nie wiem, istnieje w języku polskim, nie wiem je stworzyć, ale to było jedno z wyzwań, które było też w zeszłym roku bardzo mocno podnoszone, tak? Jako coś, czego jeszcze nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie. A w których działach Publicis Group w tej chwili to AI jest wykorzystywane najmocniej? Czy jakiś copywriting, czy w dziale kreacji jako przykład inspiracji, czy na wczesnych etapach komunikacji z klientem jako nie wiem, w procesie tworzenia jakichś moodboardów? W których działach jest to powiedzmy najbardziej w tej chwili eksploatowane, czy najszybciej? Wiesz co, my zachęcamy wszystkie tak naprawdę nasze brandy do tego, żeby korzystać i wiem, że korzystają wszystkie i to są agencje kreatywne, które wykorzystują rzeczywiście do tworzenia jakichś takich prototypów grafik, do moodboardu, żeby pokazać klientowi, jak to może wyglądać, czy do tworzenia copy, czy do pewnie myślenia nad strategią, ale też w naszych agencjach mediowych, gdzie pracujemy nad strategiami, czy jakimiś rekomendacjami dla klientów. Opracowywanie, wiesz, znajdowanie sobie punktów, na które trzeba zwrócić uwagi, bo to można tam sobie rzucić jakby pomysł, czy poprosić narzędzie o to, żeby to dopracowywało nasze myśli jakieś tam kreatywne i dopracowywać, żeby nam zwracał uwagę na pewne rzeczy, nie wiem, czy nam wymyślił kryteria sukcesu, żeby wymyślił nam następne kroki, które musimy zrobić w harmonogramie, w planie, czy stworzyć nam jakieś pain pointy, czy cokolwiek, na czym się możemy wysypać. Znaczy, miałam przed wyjazdem niedługo na Vivatech, miałam spotkanie na przykład z naszym talent teamem, czyli naszym zespołem HR-u, gdzie tutaj przychodziliśmy sobie tam z osobami, które były na tym spotkaniu, jak to można przez HR, jak to może być przez HR wykorzystywane do szukania menedżerskich jakichś inspiracji, do podpowiadania czegoś menedżerom, menedżerkom, czy do tworzenia opisu stanowisk, do ogłoszeń o pracę i potem to dopracowywać. Też oczywiście my przez cały czas uczulamy, jakby z jednej strony promujemy bardzo mocno eksplorowanie, eksperymentowanie, sprawdzanie, co jest możliwe, co nie jest możliwe, w jakiej jakości jest możliwe, a z drugiej strony też promujemy bezpieczeństwo, tak? No bo musimy pamiętać o tym, że tych naszych danych, naszych informacji nie możemy wysyłać do innych platform i mamy swoje wewnętrzne też narzędzie, które już jest bezpieczne, jakby bezpieczeństwo danych mamy tutaj zapewnione na naszych serwerach, to się wszystko dzieje. Więc tutaj możemy sobie jakby korzystać w bezpiecznym środowisku i to też jest temat, który na Vivateku bardzo mocno wybrzmiał, tak? Czyli z jednej strony promujemy, eksperymentujmy, uczmy się jakby jak najszerzej, a z drugiej strony pamiętajmy, że tam nie należy wrzucać wrażliwych danych, bo one tracimy nad nimi kontrolę i najlepiej tworzyć sobie właśnie lokalne rozwiązania, które będą bezpieczne dla nas, firma. Ja bym tylko dodała, że te rozwiązania AI to jest kilka strumieni, bo tak naprawdę spojrzeliśmy to z perspektywy, co mogłoby wzbogacić naszą ofertę w kierunku do klientów i to są te obszary kreatywne, o których Ewa wspomniała, ale też patrzymy na nasze wewnętrzne procesy i tam, gdzie my możemy automatyzować sobie pewne działania, które aktualnie są po prostu zasobogenne i nas kosztują sporo. Więc to jakby te prace związane z AI i jakimkolwiek developmentem są układane względem też określonych strumieni biznesowych, które wykorzystujemy w Publicis. Super. Super. To jest, przyznam, dość nietypowe, bo przyznam, że podejrzewałem, że organizacja o tak dużych rozmiarach będzie operowała na dużej bezwładności i będzie dość wolno wdrażać tego typu technologie. A wykorzystanie AI nie tylko w copywritingu czy na etapie kreacji, ale na przykład w działach HR-u, no to już jest drugi czy trzeci etap wdrożenia, więc tutaj props, że już powiedzmy jesteście w awangardzie firm, które wdrażają. Większość firm w tej chwili broni się rękami i nogami przed tym, żeby cokolwiek robić, bo to
przerażające, jak każda zmiana. Marta, ty pilotujesz Next Tech Now, czyli inicjatywę Publicis Group związaną z innowacją i akceleracją startupów. Ciekaw jestem, które startupy zwróciły twoją uwagę, czy nowe firmy, które wystawiały się na VivaTech, było 1800, zdaje się, startupów i marek, jako wystawiacie, ciężko było tam odnaleźć się na tej gigantycznej hali, ale ciekaw jestem, które najbardziej zwróciły twoją uwagę. Słuchaj, to jeszcze w nawiązaniu do tego pytania, czym się tam różnił ten VivaTech tegoroczny od ubiegłorocznego, to gdybyśmy sobie tak przeanalizowali w kontekście startupów i tego, co się wystawiało, to na pewno dużą różnicę stanowiły stanowiska korporacji, które prezentowały swoje projekty, czy też współpracy, które rozwinęło ze startupami. Dla mnie tego typu konferencja to jest okazja przede wszystkim do scoutingu i do obserwacji. Więc jeżeli pytasz, które startupy zwróciły moją uwagę, na pewno te, które koncentrowały się na tak zwanym immersive experience. I tego widzieliśmy w tym roku bardzo dużo. Od kwestii już takiej komunikacji one-to-one z klientem, poprzez w tym momencie chociażby bogactwo treści, które marki zamieszczają na różnych platformach, czy też kanały obsługi. Natomiast wydaje mi się, że to jakby VivaTech to nie tylko i wyłącznie to jakby scouting i poszukiwanie startupów, ale różnego rodzaju inspiracja. Więc takim wiodącym tematem VivaTech był obszar sustainability i tego wpływu technologii zarówno na ten aspekt środowiskowy, jak i również społeczny. Była stworzona cała alejka ze startupami, z rozwiązaniami, które dotykają nas jako społeczeństwo. Więc ja jako konsument, już nie jako lider całego projektu, zwróciłam uwagę, że jest dużo rozwiązań, które koncentrują się na takiej relacji z konsumentem, czyli już pozwalające chociażby na budowanie farm wertykalnych u siebie w domu. To już widzieliśmy w poprzednim roku, natomiast teraz widać było, w którą stronę się w ogóle ten trend rozwija. Czy też chociażby ubiegłoroczna dyskusja, która w Europie była głównie podyktowana jakby kwestiami związanymi z energią, z oszczędnością, czy też oszczędzaniem, to było już parę rozwiązań, czy to w tym momencie związanych z fotowoltaiką, czy w tym momencie kwestiami związanymi chociażby z farmami wiatrowymi, które każdy z nas może sobie zainstalować. Więc to też jest taki trend związany chociażby z demokratyzacją rozwiązań, które możemy wykorzystywać. Więc tutaj bym powiedziała, było kilka obszarów, natomiast VivaTech to jest duże przedsięwzięcie, jak sam zaznaczyłeś, 2800 wystawców, których możesz spotkać bezpośrednio, ale chociażby posłuchać, czy w tym momencie poprzez akceleratory, czy same konkursy, które również się odbywają na VivaTech. Super, dla mnie to było niesamowite zobaczyć, jak dużo marek, gigantycznych marek, też próbuje wykorzystać autorytet w pewnym sensie, czy taki cool factor startupów w swojej komunikacji. Widzieliśmy AWS-a, czyli gigantyczną markę hostingową Amazona, chmurową Amazona, który podpina się pod startupy, czasami nawet kontrowersyjne startupy jak Stable Diffusion. Widzieliśmy, czy ja najbardziej byłem zszokowany, przyznam, markami kosmetycznymi, których nie spodziewałem się na konferencji technologicznej, a tutaj nawet te marki kosmetyczne, czy nawet luksusowe, tak jak właściciel Louis Vuitton, nie pamiętam nazwy, tam jest... LVMH. Tak jest. To miał swoje stoisko ze startupami, z którymi pracują też w ramach jakiegoś konkursu dla startupów, więc widać, że te startupy są taką, powiedziałbym, cool młodzieżą naszej branży technologicznej, czy w ogóle segmentu biznesu, z którym każdy chce trzymać trochę.
Tak, wiesz co, na pewno to, co też zwróciło to jakby moją uwagę, dużo było pokazywane w ogóle otwartej innowacji, nie tylko z tego obszaru, to jakby branży FMCG, z którą my współpracujemy jako Pawiec i z grup, ale tych wystawców było dużo z różnych w ogóle branż, więc to jakby ten Vivatech tegoroczny gromadził różnych w tym momencie wystawców. To jest istotne, żeby też obserwować, w co inwestują korporacje, którymi trendami się zajmują. Dużo było też stoisk chociażby z branży konsultingowej, która pokazywała, w które obecnie są wiodące trendy inwestycyjne i z którymi startupami oni rozwijają współpracę, z których zapraszają w ogóle do dyskusji, do pokazania się na stoiskach. Moglibyśmy na ten temat rozmawiać godzinami. I co najlepsze, będziemy. Bo mamy zaplanowane już dwa kolejne nagrania, żeby porozmawiać sobie bardziej szczegółowo. Zarąbiste jest to, że jakby podajecie konkretne przykłady i wdrożeń w przypadku sztucznej inteligencji w różnych organizacjach, czy konkretne startupy, czy segmenty, w których dzieje się najwięcej i jakby najmocniej zwracały uwagę na Vivatech, więc będziemy w stanie wejść na jeszcze niższy czy wyższy poziom szczegółowości i przegadać sobie to już niedługo. Coraz więcej z osób występujących z różnego typu prelekcjami ma AI nie tylko w tytule prezentacji, ale też po prostu w tytule. To znaczy zauważyłem na przykład VP of AI Sales czy AI Business w Google, więc widać, że jest to również taki temat, który pewnie stanie się gorący dla rekruterów. Pewnie w większości organizacji, dużych organizacji będą powoływane stanowiska, których zadaniem, rolą będzie transformacja i zarządzanie zmianą i tym, żeby organizacja dojrzała do sztucznej inteligencji, żeby wdrażała różne rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją w różnych segmentach działalności. My tak też robimy. U nas jakby mamy takich ambasadorów sztucznej inteligencji w różnych działach wewnątrz naszej firmy i oni też starają się popychać, edukować i gdzieś tam szerzyć ten kaganek wiedzy związany ze sztuczną inteligencją i wartości, jakich może dawać. Jak wspomniałem, Vivatech był zdominowany przez technologię i w dużej stopni przez sztuczną inteligencję, ale pojawiały się też bardzo ciekawe tematy związane z technologiami, powiedziałbym, w alternatywnych branżach. Takim projektem, który zwrócił szczególną moją uwagę, był projekt nowego rodzaju samolotu, który nazywa się Destinus. Jest inicjatywą robioną przez tutaj wiele krajów europejskich i ma być to samolot, który jest taką kolejną wersją trochę Concorda, ma podróżować pięciokrotnie szybciej od dźwięku, ma być napędzany wodorem i ma umożliwiać podróż transatlantycką w ciągu 1,5 godziny, podróż między Paryżem a Dubajem w 1,5 godziny, więc projekt, który jest hiperambitny, bo generalnie stworzenie nowego samolotu to jest projekt, który realizuje się nie na poziomie korporacji, tylko na poziomie krajów i jest to taki łączny wysiłek wielu krajów, jak widzimy po Boeingu czy Airbusie. Natomiast jest to projekt, któremu bardzo mocno kibicuję, no bo sam chciałbym jakby móc latać po świecie jeszcze szybciej, pewnie więc jeszcze wygodniej. Jednym z największych zaskoczeń całego wydarzenia była dla mnie obecność branży kosmetycznej na targach technologicznych. Trochę jakby doktor Irena Eris miała jedno z największych stanowisk na InfoShare. No jakby nie do końca mi się to od razu kojarzy z tymi nowymi technologiami, ale tu było to bardzo fajnie ograne. Te firmy pokazywały, w jaki sposób wdrażają te technologie. Takim moim ulubionym przykładem były filtry do Microsoft Teamsa wypuszczone przez Maybelline po to, żeby można było sobie wybrać jeden z 12 make-upów sygnowanych tą marką. Także jakby ciekawe też podpięcie się pod nowoczesne technologie marki, która bardziej pochodzi pewnie z takiego tradycyjnego biznesu. Jednym z kluczowych wydarzeń wewnątrz samego Vivatech w Paryżu było wystąpienie Elona Muska, które odbyło się w piątek i kolejki były naprawdę gigantyczne. Trzeba było stać w 6-7-godzinnej kolejce, żeby móc zobaczyć Elona na żywo. Była nawet 2-godzinna kolejka
po to, żeby zobaczyć retransmisję, czyli jakby live stream z tego, z wystąpienia Elona, więc szał na jego wystąpienie był naprawdę gigantyczny. Poza takimi klasykami, jak opowieści o powstawaniu SpaceX czy Tesli i o tym, jak to było trudne, było kilka ciekawostek, na które pewnie warto zwrócić uwagę. Zapisałem sobie jeden ciekawy cytat. Musk powiedział, że żyjemy w najciekawszych czasach i powiedzmy, to nadal cytat, że zdarzy się jakiś Armageddon AI. Myślę, że nadal chciałbym żyć w tym czasie, aby to zobaczyć. To znaczy, mam nadzieję, że to nie ja jestem tym, który go powoduje. Więc bardzo ciekawa informacja. Elon Musk postrzega technologie związane ze sztuczną inteligencją jako takie najbardziej rewolucyjne technologie, jakie kiedykolwiek do tej pory powstały. Ja przypomnę tylko, że on był jednym z współzałożycieli OpenAI, potem gdzie się rozeszły się ich drogi ze względu na konflikt interesów i różnice światopoglądowe z founderami, no ale jest, jego perspektywa jest, myślę, bardzo ciekawa, bo jest też jedną z osób, które w kontekście Tesli bardzo dużo mają kontrybucji związanej ze sztuczną inteligencją, bo autopilot w Tesli docelowo będzie takim właśnie mechanizmem, który rozpoznaje obraz i podejmuje decyzje w oparciu o sztuczną inteligencję, więc tutaj ma naprawdę duże kontrybucje w tym segmencie. Co ciekawe, Elon Musk mówił też, że jest fanem Midjourney, więc aplikacji do generowania grafiki w oparciu o tekst, i mówi, że bawił się tą technologią i jest pod wielkim wrażeniem. Co ciekawe, potem dołączyli do niego też inni na scenę, między innymi prezes Louis Vuitton, który również wspominał, że bawił się Midjourney i próbował tworzyć kreacje reklamowe dla torebek, które produkują wewnątrz Midjourney z niezłymi efektami podobno, więc taka ciekawa, ale też trochę alarmująca, myślę, informacja dla branży reklamowej. Więc to mnie zaskoczyło, że świadomość tych narzędzi nawet na bardzo wysokim poziomie zarządzania czy zarządzania w naprawdę dużych organizacjach jest dość wysoka. Podsumowując, fenomenalne wydarzenie, ogromny rozmach, jak wspomniałem, 150 tysięcy odwiedzających, 1800 marek, które się wystawiło. Zrobiłem tam naprawdę dobre kilometry po tych halach. Na szczęście na konferencji było nas więcej, podzieliliśmy się trochę rolami i miejscami, które będziemy odwiedzać, więc przygotowałem też dużo bardziej rozbudowane materiały z podsumowaniem tej konferencji, z przeglądem najciekawszych startupów, które się tam pojawiły, najciekawszych technologii. To będą osobne odcinki, a w międzyczasie zachęcam do oglądania materiałów z Viva Tech, bo są, jak się okazuje, dostępne za darmożkę. W tej chwili na ich stronie można się zarejestrować na dowolnego Gmaila i obejrzeć prelekcje, najróżniejsze materiały. Ja postaram się to przetrawić tak, żeby dać dla Was taką syntezę tego, co najważniejsze, tego, co najciekawsze w kolejnych odcinkach, które pojawią się na tym kanale. Jeśli macie wolną sekundkę na polubienie, polajkowanie czy subskrypcję, to naprawdę bardzo mocno wspiera kanał. Także bardzo, bardzo Wam dziękuję i widzimy się niebawem.